Hej, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Kliniki Uzależnień na ekranach waszych najsłodsza rzecz na świecie, czyli śpiące kotki. Dokładnie kotki śpiące, którym jeszcze nie wybrałem imion albo po prostu wydaje mi się, że zostawiłem takie imiona, jakie po prostu miały, czyli kotki zostaną najprawdopodobniej Lilu i Bea, bo no brzmi to całkiem nieźle i wy też wielu z was właśnie proponowało, żeby zostawić im takie imiona, więc ja mówię czemu nie, mi te imiona w sumie pasują i będzie nasza Liluchna i Beuchna. Beuchna brzmi dosyć śmiesznie, komicznie, ale tak to będzie wyglądać. Kochani, dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj mamy kompletny cel do zrobienia. Jaki jest to cel? Już zapewne się zapytacie. Najpierw musimy oczywiście obudzić naszych bohaterów. W ogóle coś mi się zepsuło z modem z łóżkiem i nie mam łóżka, no ale to już trudno, ja to naprawię na następny odcinek. Po prostu nie wiem, dlaczego to łóżko mi zniknęło, z jakiego powodu jego tutaj nie ma. W każdym razie no jakieś tutaj nasza Vivi dostała na zastępstwo. No ale dobrze, dziewczyny muszą się obudzić. Dzisiaj mamy sobotę, także jak wiecie, Vivi nie idzie do pracy. Jest kompletnie tutaj porobione, wszystko ma zrobione, związane właśnie z robotą. Ma sto obserwujących, trzeci poziom i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nam się cały czas coś ciągle wyświetla. Ja nie chcę kupować żadnych opcji stąd, dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Także dobra, może ty, dziewczyno, wstań na początek sama i ogarnij siebie samą, póki jeszcze nie wstała twoja właśnie córka. Oczywiście ona teraz przeżywa, że ma słabej jakości łóżko. Ja ci to, dziewczyno, naprawię, spokojnie. Będzie okej, okay, tylko wiesz, musisz do tego czasu ogarnąć. W każdym wypadku, dzisiaj mamy konkretny cel, kochani. Vivi usłyszała, a raczej słyszała wczoraj, kiedy wy w sumie nie widzieliście tego, bo Vivi w sumie była troszeczkę zajęta, ale podczas pracy tutaj zauważyła, że ktoś przeprowadził się tutaj do mieszkania naprzeciwko. Dlaczego? Zapamiętacie? Myśleliście, że tutaj mieszkają gejuchy, prawda? Tak, ale jednak okazało się, że tutaj właśnie szybko przenieśli się nowi lokatorzy. Domek oczywiście troszeczkę został przerobiony i teraz wygląda tutaj na nowo. I Vivi właśnie była właśnie bardzo, bardzo zdziwiona, z jakiego powodu i dlaczego tak szybko się tutaj przynieśli. A to dlatego właśnie, że gejuchy chcieli przenieść się do miasta, do San Maishu, no tam mieszkać ze swoim tam pieskiem w bloku, a tutaj właśnie zrobili szybką wymianę z panem jakimś, który mieszkał właśnie w San Maishu, no, a chciał sobie mieszkać na wsi. Także zobaczcie, w ogóle Vivi w nowym stroju, bardzo pięknym, wygląda bardzo pięknie, ma fajną figurę dziewczyna, tak by the way. No i Vivi jest właśnie bardzo ciekawa, kto zrobił taki szybki myk w ogóle, kto się z gejuchami dogadał na takie coś. No i właśnie dzisiaj chcę jako już sąsiadka, która mieszka tutaj troszeczkę więcej, a dokładnie jeden dzień, no to chciałaby się przywitać z nowymi sąsiadami, bo to jest oczywiste i każdy by chciał przecież to zrobić, no bo jakby można tego nie zrobić, wiecie. Mieć dobre stosunki z sąsiadami to jest połowa sukcesu do cieszenia się ze mieszkania swojego w danym miejscu. Dobra, jest 7 godzina, mała, do której to będziesz spała, powiedz mi, o Boże, spadłem. Spadłem, kochani wy moi. I tutaj mi się też coś zepsuło chyba. Aha, właśnie, bo wybrałem moda na jesień, kochani. Na jesień, mod na jesień wygląda troszeczkę inaczej, dlatego tutaj te kamienie są tak dziwnie rozłożone. Z tego powodu, że tutaj były chyba tak po prostu rozłożone kamienie, a tutaj, no widzicie, się porobiły dziwne rzeczy, jeżeli trawa się z modu na jesień pozamieniała. Rozumiem, o co chodzi. Dobra, maluszku, ty będziesz spała jeszcze troszeczkę, także mamusia, ty w tym czasie, póki jest weekend, to możesz córci ugotować jakieś pożywne, świeże śniadanko, na przykład naleśniczki. To umiesz jeszcze robić, także proszę bardzo, będziemy śledzić sobie troszeczkę mamuśkę, zobaczymy, jak się nasze kotki bawią, czy już zeszły sobie, czy już pojadły. Oczywiście kotki biegają, zobaczcie. Jestem ciekawy w ogóle, jak długo kotki będą małymi dzieciaczkami, bo chyba 7 dni, chyba to jest tak samo jak... z tego, co czytałem, to jest właśnie u kotków tak samo jak u simów, u kotków i piesków, ogólnie u zwierzaczków, że ich właśnie grupy wiekowe trwają mniej więcej tak samo, więc jestem ciekawy, jak długo nasze pieski i kotki, znaczy kotki w tym aspekcie akurat, czyli nasze Liluchna i Beuchna będą właśnie ze sobą żyć. O, patrzcie. Biegają sobie, one tak śmiesznie, rozkracznie chodzą. Bardzo mi to się podoba. Oczywiście zaraz będzie trzeba też się z kotkami przywitać, ale to na spokojnie. Najpierw rzeczy ważniejsze, czyli śniadanko dla córuchny. Pokaż ty się, dziewczyno, jak ty to robisz mi tutaj pięknie. No, ona przepięknie robi, jak widzicie, tutaj sobie śniadanko dla córuchny. No, będziemy właśnie starali się spędzać póki co czas z rodziną, ze znajomymi, jakoś tak skupić się troszeczkę bardziej na tym, nie tyle co na pracy. W przypadku Vivi pieniądze zawsze jakoś się nazbierają, a jednak tego czasu spędzonego z rodziną, przyjaciółmi nic się nie odzyska, a wiecie, jak ktoś będzie go nam próbował zabrać, no to będzie ciężko, a w takim przypadku, jeżeli będzie to praca, to już w ogóle. Także właśnie Vivi postanowiła troszeczkę spędzić czasu ze swoją córcią najkochańszą.
i swoimi zwierzaczkami. No i oczywiście być może jutro na niedzielę zrobimy taki uroczysty obiad i zaprosimy Molly i Zesta i tak dalej. Kotki tutaj sobie strasznie miauczą, ale jak w ogóle zauważycie, kotki cały czas stoją przy Vivi. Dobra, nie jedz tego, proszę. Nie bierz. No mnie oczywiście wzięłaś. Ech. Dziewczyno, zjesz jak ci córka wstanie. Także na razie schowam ci to do lodóweczki. I to też do lodóweczki, a ty się przywitaj z kotkami, weź przytul, poznaj, porozmawiaj, pogłaszcz. No i starczy, i baw się wskaźnikiem laserowym, a tutaj porozmawiaj z. Pogłaszcz. No i masz na razie pełną kolejkę działań, to z naszą liluchną damy ci później, a na razie pobaw się z naszą beuchną, tak? Beuchna, muszę zapamiętać ich imiona, fajne te imiona są w sumie, pasują nawet do Vivi. Także mi się wydaje, że spoko, mogą takie imiona być, a jak wam się podoba to, że zostają te imiona, czemu ty tak daleko odchodzisz mi stąd, dziewczyno? Sims są bardzo intuicyjne, no i musiała usiąść po to, żeby wstać, typowe po prostu w Simsach. Buzy, jakie są słodkie, naprawdę, ja pamiętam jak moja kicia była mała, to było bardzo, bardzo dawno temu, ale też była taka słodka i bała się wychodzić na dwór kompletnie, była taka przerażona bidulka, no teraz już na szczęście się nie boi, wychodzi sobie na dwór, kica sobie po dworku razem z innymi zwierzątkami i świetnie się bawi. No tak nie będzie w przypadku tych kotów, chociaż zobaczymy, czy będą nam uciekać biedaczki, czy nie, jestem ciekawy, czy będą w nas takie zakochane, czy nie, czy będą uciekinierami, czy nie, no wiecie, ja nadal poznaję ten dodatek, wy pewnie już przekleiliście wiele, wiele godzin, a u mnie no, z czasem ostatnio jest cienko, więc na razie nadal poznaję za mi dodatek przez tą serię, także jeżeli będę czegoś nie wiedział, co jest bardzo prawdopodobne, to nie bijcie, tylko tłumaczcie mi po prostu w komentarzach, bo ja muszę poznać ten dodatek, no, a nagrywając powiem wam szczerze, że to jest ciężko, bo wiecie, kiedy ja mam 5 godzin grać sobie samemu w Simsy, to wolę wam te 5 godzin nagrać, dlatego tak to wygląda, kochani moi. No ale dobrze, bawienie się tutaj łapką, o dobra, mała wstała, dobra, później się pobawimy z drugim kotkiem, na razie musimy małą przenieść. Gdzie jest nasze kochane? Jak ja spadam tu cały czas, kochane nasze, podejdź tutaj matka i weź dziecko. Ogólnie bardzo wiele z was narzekało, że Vicky ma bielactwo, kochani, to jest normalna choroba, która może dotknąć tak naprawdę każdego i nie jest nic złego w tym, że Simowie mają jakiekolwiek choroby. Kochani, no ja staram się, żeby moje Simy, moje serie były jak najbardziej rzeczywiste, to znaczy robię serię o studiach, robię serię o nałogach, o uzależnieniach i tak dalej, to nie są takie, wiecie, serie na maksa cukierkowe i na maksa piękne, dlatego no u mnie w seriach nigdy nie będzie pięknie, bo musi się coś dziać. I patrzcie, usunęło mi też stolik do dziecka. Usunęło mi stolik do dziecka, bo coś tutaj z modami mi się popsuło. Nie wiem, znowu przejeżdżałem program programem Sims 4 Studio i znowu mi się coś popsuło. Dobrze, więc tak to będzie tutaj wyglądało. Także kochani, u mnie w seriach no nie będzie kolorowo zawsze, także musicie już sobie wziąć to pod uwagę, że jakbyście chcieli, żeby było kolorowo, to nie zawsze tak będzie i no Wiktoria będzie miała to bielactwo i będzie sobie z nim radziła pewnie przez wiele, wiele lat. Albo już nawet do końca swojego żywota, kochani, też tak może być. Więc tak to będzie, już niestety tego nie odwrócicie, nawet jakbyście bardzo chcieli, ale no niestety już tak, no tak ma być i tak miało być najwidoczniej i musimy sobie z tym poradzić, ale kochani, bo w ogóle ja tak by the way, jest taka ciekawa dosyć opcja, bo ja do was mówiłem, że nie wiadomo, czy Vivi będzie miała więcej dzieci, a wy mi tu przypomnieliście, nie kosmaczku, nie, tak tu nie ma, ty spójrz na zasady challenge'a i się dowiedz, że Vivi musi mieć co najmniej 3 dzieci, także produkcja dzieci, no będzie trzeba zacząć pod koniec tego wyzwania. Ja mówiłem, że chciałem, żeby średnio jedna generacja miała 10-20 odcinków, więc no musimy się spieszyć, bo ten odcinek, który jest, nawet nie wiem, nie znam numeru, boże, nie znam numeru, właśnie serii. No ale w każdym razie trzeba się sprężać i jakoś przyspieszyć ten czas. Teraz i tak go troszeczkę przyspieszyłem tym przeskokiem od urodzenia Vicky poprzez próbę samobójczą Vivi, wiecie, zabranie naszej wikuchy małej do Molly i tak dalej i całym tym powróceniem do rzeczywistości przez Vivi, do normalnego życia i do tego domu, to i tak było dosyć spore przyspieszenie, że tak powiem postępu historii, ale trzeba to jeszcze bardziej przyspieszyć, bo jednak muszą być jeszcze 2 dzieci i musimy niedługo też, no wiecie, rozglądać się za następną generacją, a następna generacja jest chyba, następną generacją jest agresja z tego, co mi się wydaje. Ale kurde, ja zawsze zapominam, muszę sobie to jakoś zakodować. No cały czas mi jakiś błąd wyskakuje. Czy wam też taki błąd wyskakuje? Nie wiem, czym jest to spowodowane. Cały czas to mi wyskakuje, ale jakoś zbytnio nie przeszkadza, więc... Cóż ja mam na to poradzić? No cóż ja na to poradzę? Nie wiem.
No i kochani, ogólnie jest kolejna tutaj właśnie opcja, że teraz odcinki będą pojawiały się z serii troszeczkę krótsze, ale właśnie chciałbym, żeby pojawiały się częściej, czyli co najmniej 2 razy w tygodniu, że pojawia się Mia i właśnie Vivi od grudnia. Ale zobaczymy, bo wiecie, chciałbym też robić odcinki, no stop już z tym logiem błędu. Chciałbym robić codzienne odcinki, jak już zapewne wiecie. Jeżeli nie, to obejrzyjcie speedbuild z urządzenia właśnie tego mieszkanka, no zastrzelę zaraz ten błąd. Obejrzcie speedbuild z urządzenia tego mieszkanka. Jeżeli go obejrzycie, to tam dostaniecie informacji wiele na temat grudniowych kosmasów, jak już postanowiłem to nazwać, czyli naszych takich game masów, tylko kosmicznych. Dokładnie, dobra, przytulę troszeczkę. Przytulę. Nie może jej przytulić, to poznaj. W każdym razie właśnie tak jak mówiłem, będziemy sobie mieć więcej odcinków z serii, więcej odcinków randomowych i właśnie tak to będzie wyglądało, że będzie tego więcej, ja będzie po prostu troszeczkę krócej. Krótsze będą filmiki, no bo wiadomo, jednak jak ja mam zrobić 40-minutowy czy 30-parominutowy filmik, a zrobić 2 20-minutowe, to tak naprawdę dla was zbyt wielkiej różnicy nie ma. A dla mnie jest to jednak pół roboty i macie to częściej, więc chyba wolicie mnie oglądać częściej niż rzadziej, a dłużej. Zresztą napiszcie swoje opinie, to jest bardzo dla mnie ważne. Wasze opinie są dla mnie ważne, bo jak ja już napisałem i powiedziałem wiele razy, tworzymy ten kanał razem. To jesteśmy my, Gałgany, my, kosmici, to właśnie nasza siła, siła w nas i tak dalej. Dobra, także maluchu, ja muszę ciebie nauczać tutaj, bo ty jesteś słabo z komunikacją, no z wszystkim słabo tutaj mi stoisz. Także czego cię mamuchna może troszeczkę pouczyć? Ucz mówić córkę i tak o 15 właśnie zabierzemy córkę i kotki i co jeszcze, jak nie córkę i kotki. Córkę i zabierzemy do nowych sąsiadów, którzy przeprowadzili się, zrobili taką ninja przeprowadzkę, po prostu było jak, wiecie, ten nasz nowy dom, wersja amerykańska, postawili 4 ściany, wszystko zamknięte, udekorowali, hop siup zrobione. Tak to właśnie wyglądało, tak sobie to wyobrażajcie. Dobrze, uczysz mówić ją teraz. No to ja wam chyba przyspieszę ten czas, bo to jest bez sensu. Co? No i właśnie, jeżeli ktoś z was bardzo by chciał jakiś tutaj moc domku, to też zapraszam was właśnie do speedbuilda z urządzenia tego oto domostwa, tej oto parceli. Ponieważ jest tam właśnie, są tam w opisie, znaczy w opisie, w komentarzu są tam linki do modów, kochani. Także możecie tam znaleźć wszystko, co będzie wam potrzebne, wszystko, każdy dokładny element z tego domu i sobie to pobrać, także to jest fajna opcja. Jeszcze raz dziękuję tej dziewczynom, które poszukały mi modów bardzo, bardzo serdecznie, bo dzięki nim po prostu macie taką opcję właśnie, że tak powiem, do no, pooglądania tego i pobrania sobie tego, bo to dzięki nim, bez nich by tego nie było. Dobrze, ale czego wy się uczycie? Wy się uczycie jakieś o kosmitach, a mi cały czas ten cholerny log błędu wywala. Bardzo mnie to smuci, ponieważ ja nie wiem, o co chodzi. Oj, i uderzyłem wam w mikrofon. I to się zaczyna problemy. Kacper już się rzuca. Kacper się rzuca, bo się irytuje tym, że ma logi błędu. Ale co się dziwić mu? Dobra, koty. Kot się z kotem drugim tutaj mizia. Czwarty poziom umiejętności wychowawczych. Vivi tutaj sobie daje radę. Na razie, no jak wiecie, Vivi jest, tak można powiedzieć, wyszła troszeczkę z swojej takiej mini depresji i tego załamania spowodowanego tym wszystkim, co się wydarzyło. I faktycznie skupia się obecnie na naszej małej Wiktorii. I jest z tego powodu właśnie szczęśliwa, właśnie mała Wiktoria tak naprawdę daje jej teraz szczęście i z tego powodu tak naprawdę dla niej żyje i to jest bardzo piękne, bo co by było, gdyby nie było Wiktorii, gdzie by teraz nasza Vivi się znalazła, tego nie wie nikt, także na szczęście coś zostało po prostu jej po Angelo i ma taką małą śliczną kruszynkę, która cieszy się i po prostu kocha swoją mamusię bezgranicznie. Co jest niesamowite po prostu i po dzieciach to najbardziej właśnie widać i dlatego ja bym chciał mieć dużo dzieci w przyszłości, bo to jest, dzieci są super, tak by the way. Ja uwielbiam dzieci, mam chrześniaka swojego i mógłbym mieć po prostu miliony dzieci, tak samo jak miliony psów i miliony kotów. Ale wiem, że to jest nieodpowiedzialne, także niewiele, ale najkochańsze na świecie. No i oczywiście logi błędu cały czas się po prostu wyświetlają. No patrzcie, miliony logów błędu. Dobra, kochana, czego ty będziesz potrzebowała? Higieny i energii, bo chcę jednak już iść z nimi teraz, bo już mamy 14 minutę filmu. Wyobraźcie sobie, kochani, także uczymy sobie Wikusię naszą siusiać do nocniczka, nauczymy ją siusiać do nocniczka. Jak nauczymy ją siusiać do nocniczka, to pójdziemy do naszych sąsiadów, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał za długo. Jest dopiero 13, trzeba troszkę przyspieszyć to. Mała, czemu ty siadasz? Idziemy, siusiu i nie ma narzekania. No co ci zasłania? Dziołucha, proszę cię. Mała, podejść do matuli i idźcie sobie razem, siusiu.
to nie ma żadnej wielkiej filozofii. Troszeczkę, no jak wiecie, troszeczkę dzisiaj musimy nasze, że tak powiem, zajmowanie się kotkami ograniczyć, ponieważ, no, mamy teraz troszeczkę znajomych i oczywiście naszą małą córcię, prawda? A kotki sobie doskonale dadzą radę sami. W ogóle to nie miała być samoczyszcząca się kuweta. Aha, bo on tutaj się opróżniał. Ona sama czyści, tylko się trzeba ją opróżnić. Ale zobaczcie, kotki umieją w kuwetkę, także jest pięknie. Jeżeli kotki potrafią korzystać z kuwety, to jest piękna droga do sukcesu. Moja Kicia ze wsi od razu załapała, o co chodzi z kuwetką. Więc nie dziwię się, że te i kotki już po schronisku załapały, o co chodzi z kuwetką. Ale zobaczymy w ogóle, jestem ciekaw w ogóle, jak kotki nasze będą wyglądały, jak urosną, bo to może być coś przesłodkiego. Chociaż tak już teraz wyglądają przesłodko. Dobra, kochana, ty masz nowe ubranko też, jak mamusia. Oczywiście mamusia dostała, no to córcia też musi dostać. Co to by było? To by była niesprawiedliwość, prawda? Gdyby córcia nie dostała nowego ubranka. Także proszę cię, dziewczyno, raz, dwa, weź się wysiuszaj, bo to troszeczkę trwa, jest 15, już mieliśmy po 15 być tam. I mieliśmy ugotować oczywiście coś do żarcia, no a oczywiście nie ugotowaliśmy, także Viviana. Vivienno, córka się chwilę pobawi, a ty weź może ugotuj, może upiecz jakieś ciasto, ciasteczka z cukrem. Ja ostatnio lubię takie ciasteczka z cukrem. Bardzo, bardzo ogólnie kupuję je w szkole, bo ja nie jem śniadań w szkole, po prostu nie lubię. Napiszcie, czy wyjecie, czy nie, drugie śniadania. Ja nie lubię, nie przepadam za tym zbytnio, więc kupuję sobie takie ciasteczka, które są bardzo dobre i po prostu chciałbym je teraz zjeść. Autentycznie, są bardzo, bardzo pyszne. Nie wiem, może wam stawię gdzieś zdjęcie na jakichś social mediach, także wypatrujcie ciastek, to będziecie wiedzieć, jakie ciastka mi chodzi, takie zielone, z cukrem, pospane cukrem po prostu. A co do social media, to chciałem wam tylko powiedzieć, że wszystkim tym osobom, które właśnie oglądają ten odcinek w 17 minucie prawie, że wstawiłem nowe zdjęcie na Snapa, nie na Snapa, na Instagrama. Także zapraszam was, jeszcze osoby, które nie obserwują mnie na Instagramie, to zapraszam was do zaobserwowania, bo to jest tam moja twarz. Także nie wiem, czy wielu z was wie, ale tam udostępniam moją twarz. Także jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak wyglądam i ocenić mój wygląd, to proszę bardzo, przyjmę to na klatę. Możecie pisać w komentarzach na Instagramie. Dobra, nie jest tego działcha, tylko działcha, weź to sobie do wyposażenia. Schowane. Maluch jest wysiusiany. Świetnie, to teraz działania, nie opieka, zmień strój na ten ładny, bo jest jesień, to trzeba jednak cieplej ubrać troszeczkę, już u nich oczywiście taka jesień, wiecie, nie jest tak, ach, dziewczyno, nie siada już tu, u nich jesień nie jest taka drastyczna, więc mogą się ubierać właśnie tak, zobaczcie, nie upuszczaj, my idziemy do naszych sąsiadów, czekaj, odwiedź rezydencję z naszą piękną Wiktorią, proszę bardzo. Jesteśmy przed domkiem naszych sąsiadów i jest pierwszy sim. Tak, by the way, kochani, to są simowie z hashtagu Kosmo, więc jeżeli widzicie tutaj swoich simów, to komentujcie i powiedzcie, kim oni są. Oni są co prawda troszeczkę przerobieni, imiona mają takie same, ale mają zmienione nazwisko. Także tutaj mamy Andrzeja, nie podejmę się czytania jego imienia, w każdym razie Andrzej Adams. Jest to jeden z trójki rodzeństwa. O, a tutaj jest Rosalie, czyli Rosalia wcześniej Adams. To jest kolejna z trójki rodzeństwa. Także proszę bardzo, zapraszamy. I kto tu mieszka, kochani? Tutaj przeprowadził się samotny tatuś, taki wiecie, pod 40. I jest to on, tutaj wygląda troszkę jak kosmita, James. Jest taki lekko przerażony. Z trójką dzieci, trójką nastolatków, takich wiecie, w sile wieku, okres dojrzewania, nie może sobie z nimi poradzić, buntownicy i tak dalej. Także no jest ciekawie i Vivi, oczywiście, Vivi wiecie, jest niby dziewczyną silną, ale no jakby o tym pomyśleć, to jednak ona potrzebuje kogoś, kto się nią tak zaopiekuje, wiecie, zaopiekuje się, czasem powie jej takie miłe słowo i tak dalej. I oczywiście Vivi już zakochana w tatusiu, nie? A tatuś jest na razie skupiony na dzieciach i wątpię, że cokolwiek tutaj poradzi coś na tatusia. Tatuś jest bezgranicznie po prostu zakochany w bachorkach swoich. No, ale możemy się z nimi poznać jako nowa sąsiadka. Może po prostu... A to jest wdowiec w ogóle, tak by the way. Może nasz wdowiec, no po prostu zobaczy w Vivi coś niesamowitego i też właśnie poczuje to, co Vivi czuje do niego, nie? Czyli takie zauroczenie, wiecie, na razie to jest wygląd, ale może przejdzie to też właśnie w zachowanie. Tak w ogóle właśnie, to jest jeszcze Elena, o dokładnie. No i tak wyglądają właśnie, to zupełnie inne dzieciaki, różniące się troszeczkę wiekiem, prawda? Ale...
cały czas rozwydrzone i cały czas potrzebujące ojca i potrzebujące też matki, prawda? I to jest właśnie ta opcja. Ogólnie chłopak jest tutaj jeszcze, ten Andrzej, na polski język, ale go nie mogę znać. On tam sobie coś grilluje chyba, albo z jakąś laską pisze. Nie, coś grilluje, tylko uciekł. Dobra, także porozmawiajcie sobie. Tutaj jest Blondie. Blondie wydaje się być troszeczkę taka wrednowata, ale możecie sobie porozmawiać, troszeczkę nie zaszkodzi. No i tak to wygląda, kochani, właśnie, że sprowadzicie do nas sąsiedzi i napiszcie, co wy o nich sądzicie. No, Vivi, jak widzicie, jest chyba zachwycona, co? Chyba się sąsiedzi podobają, chyba będzie można tutaj coś zdziałać z tatuśkiem. Może wiecie, to nie chodzi nawet o taki jakiś super mega poważny związek, ślub, dzieci i tak dalej, ale to jest taka, wiecie, dla niej osoba, do której ona może się przytulić, której ona może się wyżalić po ciężkim dniu w pracy, do której, wiecie, jak jest u siebie w domu przy telewizorze, żeby się mogła przytulić, czy przy kominku, kiedy, wiecie, pali się kominek w długie jesienne wieczory, to mogłaby się do niego przytulić. To chodzi tak naprawdę i o to, a nie o nic więcej, o nie jakieś zobowiązania związane z jego strony, bo on już ma 3 zobowiązania, którymi musi się zająć, Vivi ma 1, no i to też jest właśnie taki plus, że on ma dzieci, ona ma dzieci, to chociaż żadno z nich nie będzie zdziwione i dobrze, że poznają się już, że tak powiem, w takiej sytuacji od początku od razu, że ona wie, że on ma dzieci i on wie, że ona ma dziecko, które właśnie tutaj bardzo mocno się bawi. Aha, rozmawiasz tutaj, dziewczynko. No mi się wydaje, że mała się by podobała, wiecie, tym dziewczynom tutaj, córką Jamesa. O, no właśnie, nawet się dogadują tutaj, widzicie, rozmowa się zachodzi bardzo dobrze. Także ja myślę, że Vivi, jak ty zjesz, to pójdziesz sobie w ogóle na początku sisi, a jak wyjdziesz z sikania, to zajmiesz się troszeczkę, pogadasz sam na sam z tatą dziewczyn Eli. No to nieźle, mamuśka, tutaj Eli, do nas rozmawiasz przez telefon z zaświatów. W każdym wypadku właśnie myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ona porozmawiała z nim na osobności troszeczkę bardziej, a dziewczyny mogłyby się zająć przecież małą. Się pobawić, nie sądzicie? Dobra, gdzie jest tu łazienka w tym domu? Dziewczyny mogłyby się zająć małą, na pewno chciałbym mieć taką małą siostrzyczkę. Także mała, weź tutaj, zaabsorbuj Rozalkę sobie troszeczkę i sobie z nią porozmawiaj. Pobaw się, jest opcji sporo. Poradasz sobie z nieznajomym? Już jest twoją znajomą? Nie wiem, dobra. W każdym razie porozmawiaj. Mamusia sobie wysiusiała się, no to weź teraz ty działania dodaj do grupy. I wyjdźcie sobie troszeczkę na dwór. Porozmawiajcie. O, tu jakieś w ogóle wiszą lampki. Jeny, co to, jak to wygląda dziwnie, nie wiem. O, usiądźcie tutaj razem. Sobie. W statusie. Mam nadzieję, że mała nie będzie siadała razem. Nie. Nie siadaj, tylko rozmawiaj z nieznajomym. O, nie chciała, poczyta książkę. Pomóc z czytaniem książki. Poczytaj jej książkę. Jak ty masz na imię? Elena, poczytaj jej książkę. Czemu nie? Why not? Poczytaj mi książkę, ciocia Elena, dajesz, nie ma co. Aha, a ten miał tam usiąść i aż spóźniony zapłon miał. Dobra, możecie trochę na dworzu porozmawiać. Zapytaj, jak minął dzień, przyczyszone spojrzenie, porywająca historia, zmiany w sąsiedztwie, praw humor, słonie. Pogadajcie sobie trochę, spędźcie ten czas. A my zobaczymy, jak dziewczyny tam sobie. Czy będzie czytanie książki? Ej, dziewczyny, nie olewajcie tutaj swoim, być może przyszłość po stronie. Nie mówię. Znaczy, nie, żeby mnie coś wiecie tutaj. Żebym coś tutaj podpowiadał i tak dalej. Nie, jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko wyjdzie, to wiecie. U mnie wszystko się może zmienić, zresztą wy to chyba wiecie, co? Już z tej perspektywy wiecie, o to chodzi. Dobra, także porozmawiaj sobie z dziewczynkami. Trochę mamuś sobie porozmawia z miłym panem. No. Baw się. Poruszanie się w górę. Pożegnaj. Pomóż z czytaniem książki. No pomóż jej z czytaniem książki. Czemu nie? Why not? No. A ty zaraz będzie musieć iść do domu, bo mała spać chce. No i proszę, poczytaj sobie książkę. Jak słodkie to będzie. Jak siostrzyczki. O, jeszcze kolejna przyszła? No pięknie. Dobra, sobie poczytajcie, a wy? A tutaj się widzę, konwersacja rozwija. Pochwal wampirzy styl życia. Opowiedz śmieszną historię. Poznaj. Miejscowe łowiska, no powiedzmy, pokaż się z tej wszechstronnej strony. Plotkuj, schlebiaj. No i oczywiście z tej wszechstronnej i jak najlepszej. Plotkuj. Pogadajcie sobie troszeczkę, myślę, że tak o 21 no to będziemy musieli się zwijać. Niestety, bo jak wiecie, no mała musi spać, Vivi niedziela jutro, trzeba przygotować obiad dla Zesta i dla całej właśnie tam rodzinki, która nas przyjdzie, miejmy nadzieję, jutro. Też będzie fajna zabawa jutro. Też będzie fajna zabawa. Why not? Why not? To jest dzisiaj moje o, on jest wrażliwy. No to nie, że dziewczyna trafiłaś na wrażliwca. Romantyka może jeszcze, co? Może ci to będzie pasowało. Ja nie wiem, jakie ty masz tam upodobania, dziewczyno. Dobra.
Ale mam zaraz 21. Dziewczyny poczytane? Nie, patrzcie, czytają sobie. No już dziewczyny się polubią. Fajnie, że tak właśnie, że Vivi jako tako próbuje się z Małą tutaj asymilować ją też z innymi ludźmi, żeby rozmawiała jak najwięcej z innymi, z tego powodu, że wyobraźcie sobie, kochani, że jak gdzieś tam właśnie mają kontakt, że tak powiem, z innymi ludźmi częsty, to w przyszłości po prostu lepiej mi się dogadują z ludźmi, tak mi się wydaje. Tak na przykładzie widzę to mojego chrześniaka i mojej kuzynki córki. Ona ma mało kontaktu z innymi ludźmi, jest taka troszkę bardziej, wiecie, ostrożna w stosunku do innych i tak dalej, a mama, ona powiedziała, a mój chrześniak właśnie jest taki bardzo otwarty, bardzo pozytywny i tak dalej, i to jest bardzo właśnie fajne w nim, bardzo to w nim lubię. Dobra, ale my wracamy do domu, kochani, bo jest ten czas prawie 22, a dziecko nie śpi, to jest tragedia, ciekawe jak nasze koty w ogóle. Wrócili my do domu, dobra, teraz szybko mamusia, czy dziewczynka czegoś potrzebuje? Nie, no tylko ewidentnie spania, także mamusia szybko położy malutką malutelkę spać, czekajcie. Czytaj jej do snu i my, no co, nie możesz czytać jej do snu, proszę cię, no to weź po prostu ją połóż, nie wiem o co ci chodzi, to możesz położyć Simkę Wiktoria do snu i my w tym momencie właśnie, kochani, też będziemy się żegnać, bo jest to dosyć dobra pora na pożegnanie, także jak mówiłem, odcinki teraz starał będę się, żeby były krótsze, także co, kochani, dziękuję wszystkim za oglądanie, zapraszam na mojego Insta, bo tam wstawiam moje zdjęcia, przypominam, oni odłączyli nam prąd, trzeba będzie zapłacić, dobra, i ty też idź spać. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, zapraszam was na moje social media, zapraszam na grupę Gałgany Kosmo, dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, bo wybiło nam 14 tysięcy subów. Nam, bo to my tworzymy ten kanał, pamiętajcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa, pa, piąteczki dla was, cześć. But did you know?